Poniedziałek, 4 listopada 2024. Przyjechałem do lasu. Mama sobie zażyczyła, żeby zebrać trochę pieniek. Także mam powód, żeby tu dzisiaj być. Na samym wejściu tam jest samochód. Już trafiają się opieneczki. Są na razie pojedyncze. Ale że to ma być zbieranie na jakiś sos czy coś takiego, więc zbieram wszystkie duże, małe, jakie się trafiają. Zobaczcie, na samym wejściu, gdzie się człowiek nie rozejrzy, to widzi opieńki. Tu idzie taka dróżka, samochód tam, tak jak pokazywałem, i biorę się za cięcie tych opieniek. Muszę zebrać szybko koszyk, bo słońce już się chyli ku zachodowi. Jak to po pracy? Jest po 14, wychodzi 14:30. Także szybkie zbieranie bez zbędnego gadania. Nawet nie będę wyłączał kamery. Tylko tak jak widzicie, tak jak się te opieńki tutaj trafiają, tak tnę. Jest już zimno, więc są wszystkie prawie zdrowe, ale sprawdzam na wszelki wypadek. Pierwsze skupisko już było. Poszukujemy drugiego jakiegoś takiego większego, nie pojedynczych opieniek. A tu już chodziliśmy dwa razy. A nawet nie wiem, czy nie trzy. Tu już były te opieńki zbierane, więc trochę miejsce przetrzebione. Jednak po kilku dniach liczę, że będą właśnie takie opieńki jak te. Nie za duże, świeższe. Szkoda, że tylko na takich cienkich nóżkach. Ale nie ma naprawdę co wybrzedzać w listopadzie. Trzeba je szybko tylko zlokalizować i zebrać. Owady już mnie atakują. O, tu jest kolejne jakieś skupisko. Te nie za młode, ale może coś się z nich jeszcze wybierze. Widać, że opieńki już... O, żuczek. Trzeba żuczka zrzucić. Opieńki już powoli zaczynają taki biały nalot mieć z dołu. Znaczy się rozsiewają. Rozglądam się dookoła, ale tu nic nie widać. Dobra, jak będzie jakieś większe skupisko, to wtedy się włączę. Tu naprawdę sporo już było zbieranych, ale wiem, że na pewno tam dalej sporo było jeszcze zostawionych. Tu z brzegu, to raczej i ja i chłopaki, Marek i Konrad, zbierali większość. Chociaż oni weźli na zbieranie tam trochę dalej, to liczę, że tu właśnie będą takie pozostawione, nie może grupy, ale takie pojedyncze, po dwie, po trzy sztuki, tak jak tutaj. I tymi szybko dozbieram. Nie chce mi się jeździć nigdzie dalej. Ile się da tutaj, to zbiorę. A dopiero wtedy, jakby naprawdę tu nie było, to zmienię lokalizację. Samoloty dwa nade mną latają. Już to obserwowałem je, ale latają na tyle wysoko, że nie wiem, co to są za samoloty. Ja się nie znam na tym. Z lotniska w Radomiu tutaj latają. Latają sobie i mogą trochę zakłócać nagrywanie, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Tutaj jest kilka takich większych. Takimi to się szybko koszyk zapełnia. Nie będę wybrzydzał dzisiaj. Ta jakaś z dziurką, ale zobaczmy, czy to od robaka.
Zobaczcie, nie. Dziurkę miała, ale to nie robaczywa dziurka. O, tam widzę kilka. Tak się rozglądam. W tym świetle się wszystko mieni. O, tu są. Może jak uzbieram koszyk albo chociaż z pół, no pół by wystarczyło, to zmienię miejscówkę na taką mniej pewną. Może się okazać bardzo dobrą, ale również może się okazać, że nic tam nie ma. Dlatego chcę najpierw trochę tu na pewnym miejscu poszukać. Tu w tym sezonie nie zawiodłem się jeszcze na tym miejscu. Zawsze coś jest, dlatego trzeba korzystać. Dobra, włączę się. Włączę się teraz, bo teraz już mogę powiedzieć uczciwie. Szedłem do tych opieniek na drzewie i chciałem je zebrać, bo one powinny być najładniejsze. Są wysoko. Mróz powinien ich nie złapać, a u mnie był przymrozek. Dlatego chciałem zobaczyć, czy one będą. A nie chciałem tego mówić, bo mówię, jak ktoś zerwał, to będzie wstyd. Ale już wam pokazuję to miejsce na pniaczku. Zbieram tylko je jeszcze i wychodzę z tej miejscówki. Tutaj będę się starał obcinać bezpośrednio z drzewa. Opa, dobra, taka kępeczka i tu powinna być druga. Opa i jeszcze tutaj. Dobra, jedna jest i teraz z drugiej strony. Podejście do drzewka jest zrobione. Zobaczcie, szybciuteńko, koszyczek prawie pełny. Idę już do samochodu, zmienię miejscóweczkę. Tak jak zaplanowałem sobie to, tu szybkie zbieranie, żeby jeszcze przed zajściem słońca coś zebrać. Udało się to, dlatego od razu na wyjście, na samochód. Jadę zmienić miejscóweczkę. Zobaczę, czy tam będą. O, zobaczcie, jaka ładna opienka. Takie, żeby były. O. Chociaż takie. Zobaczcie, jaka piękna. Jakby takie były, to by było super zbieranie. Niestety nie ma takich. Dobra, nie przedłużam. Tam jest samochód, idę do niego. I zmieniam miejscówkę, biorę drugi koszyk. I zobaczymy tam. Kolejne opienki dojrzane. Na suchym pniu, takim drzewie suchelcu, rosną sobie na wysokości pasa. Zaraz je zbiorę i będą kolejne do kolekcji. Nic przejeżdżając więcej nie widziałem na razie. Żadnych innych, tylko te jedne jedyne. Ale już jest garstka, także zbieram. Jednak się tu wróciłem, poszedłem po koszyk, bo zobaczcie, są gąski zielonki. A czy gąski siwe? Boże, siwe z seledynkowym korzonkiem. Gąski siwe, jakie zielonki. Zobaczymy, czy to też będzie. Nie, to jest inna. Tu gdzieś jeszcze widziałem, jakie będą te. To też będą inne. Także jest tylko jedna z tych, co zbieram. Liczyłem na więcej, no ale jeszcze się trafiła, dlatego wam ją nagrałem. Jadę dalej. Jakiś kawałek dalej trafiłem kolejne opieńki rosnące na pniaczku. Zobaczcie, zatrzymałem się, bo wydawało mi się, że mają grube korzonki i tak jest.
Zdrowiuteńkie. Tu kawałek dalej widzę następne. Nie ma ich za wiele, ale kilka sztuk jest. Dozbieram ten koszyczek. Tu jest jedna taka samotna, ale młoda w miarę. Patrzę dalej, ale nie widzę. Także po kilka sztuk do drugiej miejscu. Kolejne opierniczki dojrzane z samochodu. I zobaczcie, tu jest taka fajna kępeczka młodych. Tylko warto się było zatrzymać. Tu jest jedna. Ja tu widzę, że muszę przyjść z koszykiem. Zaraz. Jestem z powrotem z koszykiem i powiem wam, chyba mi się tu uda ten pierwszy koszyk skończyć. Tu są takie pojedyncze, to ich na razie nie będę zrywał, one nie są za ładne, ale tu widzę kilka ładniejszych. Tu są następne. I to wszystko się dzieje w 4 listopada. Bardzo fajne zbieranie. Najważniejsze, że cokolwiek jest. Tu widzę kolejne. Tutaj to wezmę tylko tą jedną. Ale tu widzę młodsze, ładniejsze kępki. Dlatego biorę te dwie kępki, które tu są. Jest pierwsza. O, tu będą chyba dwie. Nawet je podzielę na dwie. I tu ich jest. Rozglądam się troszkę więcej. Chyba ja tu wymienię za chwilę koszyki i będę już zbierał w drugi. Jakby się takie kępki trafiały, jakbym tu spacerował, to by było dla mnie wystarczające. Nie potrzebowałbym większych. To już jest fajne, nie takie. No tak jak tu po 3, po 2, to jest za małe. Zaraz się tu dokładnie rozejrzę. Tu jeszcze widzę jedną jakąś kępeczkę z fajną, grubą jedną opienką już w miarę. O tutaj. Tu widzę jakąś kolejną, ale pojedynczą. Porozglądam się tu, jak będzie więcej, to wam zaraz nagram. Zatrzymałem się teraz tutaj, gdyż moim oczom ukazały się takie kanie. Szkoda było ich nie wziąć. A wiem, kto je będzie chciał. Dlatego od razu ścinam. Są tutaj co najmniej dwie, a mnie się wydaje, że 3. To zobaczymy, w jakim stanie będzie ta trzecia. Rozglądam się dalej, czy nie widać żadnych opieniek, ale nie widać. Tu jest trzecia, a dwie kolejne, dobra, będzie 4. Opieńki są pojedyncze, nie ma ich grupowo, dlatego nie zatrzymuję się tutaj. Idę dalej, 4 kanie, z czego 2 młodsze, 2 starsze, ale wiem, kto je będzie chciał, dlatego spaceruję teraz taką dróżką i zobaczcie, jest pierwszy maślaczek. O takiej porze roku zawsze milek i widziany, tutaj to już za stary, zawsze kilka maślaczków do zmiany smaku farszu czy sosu, to się przydaje. Zobaczymy, czy jeszcze się trafią, bo tu zawsze się trafiały. I już widzę kolejne. Patrzcie. Nie są to już
nie będę takich zbierał. Zobaczymy tego jednego. Ten jeszcze jest jako tako. Ale chyba robaczyły, tak jest. Także go nie biorę. Owady atakują. Trzeba je zrzucać z siebie. No nic, idę dalej. Za tym młodnik. Jestem już w kolejnej miejscówce. Koszyk pusty. Widzę pierwsze opienki. Zobaczymy, jakie one są. Jak to po przymrozkach. Nie są za rewelacyjne, ale do sosiku zobaczymy, czy ona jest robaczywa, czy nie. Zobaczcie, ona nie jest robaczywa. Ona ma tylko takie pęknięcie. Pochodzę tu w koło. Zobaczę, czy coś będzie. Na razie nie widzę więcej. Rozejrzę się, jak coś będzie, to dam. Mam kolejne miejsce z opieńkami. Zobaczmy na te. Na pewno są duże. Już je podejmuję. Dużo opieneczki. Zbieram je bezpośrednio, bo ciężko je wyciąć. Tak wyrosły, chociaż po części się uda. Takie są tu gęste. Opa. Dobra, podciąłem je. Teraz tylko zbieranie tych olbrzymów. Naprawdę są wielkie. Trochę się porozpadały, ale tak jak mówię, to już wszystko sos i farsz, więc nie będzie potrzeby z nimi nic robić. Tylko powycinać i spakować i uciekać do samochodu. Kolejna kępka. Teraz wam pokażę. O, tutaj rośnie. Muszę je szybko poprzebierać, bo zaraz słońce zajdzie. Kawałek mi zeszło. Z 10 minut aż tu doszedłem. Taki kolejny młodniczek. Ale czegoś nie robi, jak się chce znajomym zebrać grzyby. Dla mamy tamten koszyk, tu dla znajomych. O, te już jakieś takie od tego przymrozka miękkawe. Dobra, szukam. Nie nagrywałem tego zbierania. Udało się zebrać pół koszyka tych opieniek, ale powiem wam uczciwie, są słabe, już podmarznięte. Niestety ten mróz był za duży, ale udało się zebrać. Jadę już w kierunku domu. Jeszcze po drodze będę się zatrzymywał, także później wam nagram zakończenie, bo może coś się jeszcze uda znaleźć. Ale stwierdziłem, że na dzisiaj wystarczy. Półtorej kosza, niecałe, nie wiem, 40 minut, pół godziny zbierania. Nie liczę przejazdów, dojazdów. To i tak jest dobry wynik. Trochę, mówię, nie pierwszej świeżości, ale na sosik wystarczą. Kolejny mały pniaczek dojrzany. Takich malutkich opieniek. Bardzo ładnych. Także je wytnę. Udało się je wypaczyć jadąc z samochodu. Dlatego trzeba je zabrać. Nie ma ich za wiele. Rozglądam się tu po lesie, czy nie widać gdzieś więcej. Ale niestety nic nie widać. Musi tyle wystarczyć. Aż mnie wmurowało. Zobaczcie, co dojrzałem. Dwa borowiczki. Tylko czy borowiki usiadkowane, czy szlachetne, to jeszcze nie wiem. Muszę sobie szorcika nagrać. Jestem już i zobaczcie, podejmuję je. Co, zobaczymy, co to będzie. Jest pierwszy prawdziweczek. Jest drugi prawdziweczek. Widać, że przemarznięte. Wcale się nie dziwię po takich mrozach. Ale zobaczymy, czy zdrowe.
zdrowy pierwszy, drugi robaczywy. Tak, o tu już zdrowy, a tu jeszcze taki olbrzym się okazał, że jest. Ale już go nie biorę, bo jest słabej jakości, ale te dwa prawdziwki to mnie całkowicie zaskoczyły.